Dzień dobry, nazywam się Lucja Wulc, jestem uczennicą gimnazjum nr 6 imienia księdza Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Znajdujemy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, gdzie odbywają się warsztaty medialne pod nazwą Nowe widnokręgi, zrozumieć media. Ta siła przekazu tego medialnego ma bardzo dużą wartość. My na co dzień stajemy się przedmiotem niejako manipulacji, tak? Jeżeli ten przekaz jest zakłócany, co już mieliśmy okazję tutaj nawet na wstępie tych warsztatów poznać, tak? Nawet przez takie triki, sztuczki dziennikarskie może się okazać, że ten przekaz nie jest właściwy, tak? Że te treści, które tak naprawdę chcielibyśmy, żeby były dostarczone i odbierane przez odbiorców, nie są adekwatne do tych, które są przekazywane. W naszej szkole przez 3 dni mieliśmy przyjemność gościć młodzież z powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Mazowieckiego na warsztatach medialnych przeprowadzoną przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Moim zdaniem te warsztaty mogą dużo wnieść, by ludzie się dowiedzieli, jak jesteśmy manipulowani na co dzień, czy to w mediach, czy w radiu. 3, 2, 1, start! Dzień dobry, ja nazywam się Marta Biskup i to jest prognoza pogody. Widzimy tutaj... No, ciągnij, szyj, to trzeba musić jeszcze szyję. Tak, pogoda będzie dość ciepła, jak widzimy, ale może być też dość zimna. Około 10 stopni za dnia w Wiedniu i 4 stopni w Berlinie, ale... Nocą może spać nawet poniżej zera w niektórych miejscach Europy. Mam na imię Marta, jestem z Tomaszowa Mazowieckiego, z gimnazjum nr 3 i uważam, że dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy na tych warsztatach na temat mediów i uważam, że jest to bardzo przydatna wiedza, szczególnie w dzisiejszych czasach. Bardzo potrzebne młodzieży, ponieważ młodzież coraz bardziej zamknięta w sobie jest, coraz bardziej gdzieś tam w swoim świecie, w swoich telefonach komórkowych, w swoich... komputerach i uważam, że bardzo potrzebne, żeby się troszkę pootwierali młodzi ludzie. Tak, były bardzo ciekawe, tak mi się wydaje. A co dokładnie Ci się podobało? Jak tutaj Pan zbliżał kamerę na wszystkich, którzy siedzieli na krzesełkach. Czy te warsztaty przekonują Cię do jakiejś pracy w mediach, w gazecie, telewizji czy radiu? Nie. Uważasz, że te warsztaty wniosły coś do twojego życia, coś nowego? To się wydaje jak coś. Dowiedziałem się bardziej, jak to działa od strony właśnie montowania i takich tam rzeczy. I przede wszystkim to mi się podoba, tak, że mogę się tyle rzeczy dowiedzieć, tak? Najbardziej mi się podobało przedstawienie wyborów. I na co warto zwracać uwagę, bo mi się to przyda w przyszłości. Mówisz o manipulacji w mediach. Sądzę, że są szkodliwe. Dlaczego? No, ponieważ mieszają ludziom w głowach. Manipulacja jest zła, ale czasami też potrzebna i konieczna. Cały czas pracuję metodami manipulacyjnymi, ponieważ jestem w grupie teatralnej, prowadzę grupę teatralną i muszę stosować takie metody, żeby przekonać uczniów do tego, żeby robili rzeczy, na których mi zależy. No. Uważasz, że takie warsztaty powinny być częściej? Moim zdaniem tak, są potrzebne i... No po prostu powinny być częściej. Warsztaty są potrzebne i mogą się odbywać częściej, bo to jest luźna forma przekazywania wielu informacji. Mam nadzieję, że podobał się Państwu materiał, który nagrałam wraz z moją przyjaciółką Elą Nowicką. Dziękujemy za uwagę.